Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w naszym kolejnym filmie. Dzisiaj mamy w planach trochę rzeczy do ogarnięcia. Ja chcę wypielić sobie tu pomiędzy astrami, ogarnąć sadzonki, które dostaliśmy od leśnych ludków. Dzięki leśne ludki jeszcze raz, mówię to teraz na filmie, bo wrzucałam już post na Instagram. I będziemy co robić jeszcze? Sadzić grzyby. Będziemy zaszczepiać grzybnią zrębki. Tak. Mamy oprys z czosnku, będziemy robić z drożdży gnojówkę, tak? I jeszcze parę innych rzeczy, więc pewnie zobaczycie to na filmie, pokażemy wam. Tak. Popadało tutaj porządnie, co najmniej 3 razy, z tego co pamiętam. I w Mazurze przybyło jakieś 70-80 litrów wody. Czyli nie tak źle, ale super dobrze też nie w sumie. Moja duma, mój jedyny pomidorek. Jakaś ostrość będzie. Jedyny pomidorek padł ofiarą braku doświadczenia i zaniedbań z naszej strony. Będzie musiał dokończyć żywota na kupce z kompostem. No dzisiaj dalej tak coś tam pada, coś tam nie pada. Także staram się ogarnąć mniej więcej tego foliaka. Coś tam się udało. Już 2 wiadra liści, wilków, chwastów wyniesione. Zauważyłem, że zamieszkały tutaj co najmniej 2 polskie biedronki. Te nasze tutejsze. Z czego się bardzo cieszę, bo wcześniej widziałem same azjatyckie. I jednak jakoś tam, nie wiem, czy się dogadują między sobą, czy się podzieliły terenem, czy co. Jeden arbuz bardzo ruszył. Śnimory obżerają brokuły. Na dniach postaram się je obsypać mączką bazaltową i zobaczę, czy może to im trochę pomoże. Ten arbuz trochę gorzej, ale też jest obgryziony z tego, co widzę. Jeszcze trochę tutaj powyrywam chwasty i chyba spadam w tym deszczu, to nie ma co tutaj szaleć. Może jutro będzie lepiej. Grzyby, jakie wybrałem do ogródka, to pierścieniak uprawny. Strofaria rugosa annulata. Jakaś ostrość, coś jest. Podobno jest tam w miarę smaczny. W jakichś tam sosach, gulaszach i tak dalej. Na pewno nie jest to taka sama półka jak prawdziwki, ale dobrze nadaje się do zrębek i do słomy, czyli do tego, co tutaj mamy. I podobno też daje sobie radę, jeżeli już inne grzyby występują tutaj, to sobie jakoś tam razem z nimi będzie rósł lub nawet je wyprze. Jedną paczkę zaszczepimy teraz, używając tych kupnych zrębek. A z drugą będziemy walczyć w sierpniu, jak będziemy mieć dostęp do świeżych zrębek, bo takie są najlepsze. Wlejemy jeszcze tak po kierunku M-Farmy do każdej gnojówy z obornika i troszkę do oczka, bo nie wlewałem. Stosuję to tam jakoś od lat z różnym skutkiem. Wiem, że opinie są różne, ale no ja stosuję, nie wiem, czy pomaga, ale na pewno nie szkodzi. Na pewno jak trzymam w domu kompost w jakichś tam pojemnikach, to mniej capi, jak to doleję. Także coś tam chyba robi. A ja jeszcze, póki nie pada, to dam wam szybki update z kwiatków. Tak, tu są te wszystkie sadzonki, co dostaliśmy od Kaśki. Tu natomiast jest jeżówka,
która wygrała z kretem i ma nawet te pąki na kwiaty, więc niedługo będzie kwitła. Bardzo się z tego cieszę. Tu są nasze wisterie porozsadzane. Ładnie bardzo rosną. W dwóch doniczkach nic nie ma, bo posadziliśmy tam drzewa, które Adrian... W sensie drzewa, no nasionka drzew, które Adrian kiedyś tam przywiózł z Gdańska. Ale nic z nich nie wyszło. No a ja tutaj zaczęłam pielić wśród astrów, bo ich w ogóle nie widać. Wyrwałam tego kuklika, niestety, bo ale no zajmował za dużo miejsca. A tu jest ta roślinka, z którą wiążę wielkie nadzieje. Także zobaczymy, czy coś z niej będzie, czy nic z niej nie będzie. To się dopiero okaże. O, tutaj jest update z astrów. No rosną całkiem nieźle. To te, co kupiliśmy, ich sadzonki na targu. Ale tu jest jedna taka roślina. Znowu potrzebuję tutaj ekspertów. Nawet bąk do niej przyleciał. Zobaczcie, co to może być? To ma takie kwiatki bordowe trochę. Takie liście. Ja nie wiem, może to jest to samo, co tam rośnie przy foliaku. Nie mam pojęcia. Nawet przylatuję do niej, mówię, owad jakiś. A tu wam jeszcze pokażę, bo to jest jeszcze jedna taka sama. O, a tu są nawet dwa. Zobaczcie. O, i co to może być? Ja nie mam pojęcia. Liście ma takie. I takie, no mówię, takie bordowe kwiatki. A one są nawet niektóre potwierane już. Nie wiem. Dajcie znać, czy wiecie. To ogólnie nasz syf kartonowy. Za nim fasolki. Ziemniaki, których jest coraz więcej. Jednak, a narzekaliśmy, że nie wychodzą. A jednak im się odmieniło. No i wiadomka. Dynie, nie dynie, arbuzy, nie arbuzy. A tutaj mieszacz. Grzybki zostały wymieszane. Ja tam w miarę wypieliłam te astry, chociaż nie widać. Tutaj te piękne mieczyki. Mam nadzieję, że zakwitną w tym roku. I w ogóle muszę powiedzieć, że dużo rzeczy tutaj teraz kwitnie. Takich jakichś coś żółtego, białe. Także ogólnie fajnie, kolorowo się robi. I zobaczymy. A tu idzie grzybiarz. Maczka? Fu. Na. Mniam. Tu na końcu zrębki mamy zaszczepioną, na końcu ścieżki mamy zaszczepioną grzybnię. Jest warstwa nowych zrębek wymieszana z grzybnią i potem na to warstwa świeżej zrębki. Z myślą o tym właśnie tutaj zrobiłem te ścieżki do końca. Tą drugą, trzecią, a kolejne raczej będą krótsze i po prostu pod płotem też będzie grządka, jakaś tam węższa, łącząca te dwie, taka litera U. Tam może będą kwiaty albo coś. I trochę ich też dałem tutaj do foliaka. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. No i czekamy na sierpień, na świeżą zrębkę, żeby zrobić to tak jak trzeba. Pragniemy wam pokazać ten wspaniały okaz, polska biedronka. Chyba jest ich trochę, zresztą trochę ich widzieliśmy już też. No i nie mamy mszyc, także żerom je. Dzień dobry, Buba Marko. A tu jeszcze update z oczka. Trochę zarosło. Tam słonecznik wyszedł. Te żółte kwiatki też jeszcze kwitną. Szałwia kwitnie. Jedyna kolorowa
Aktualnie lubin przekwitł. Zaraz wyzbieram jeszcze nasiona. Chyba. Myślę, że coś tam jest. No i tak to wygląda. Tak fajnie, bo to takie dzikie teraz bardzo. Nie jest tak uporządkowane, jak było wcześniej. No, a tutaj są dynie, gdzieś tam kukurydza i fasolka chyba. Też to sobie tu wszystko jakoś rośnie. No i tak. I tu astery. Tu jeszcze coś tam podosadzam. Pierdolnik. Ziemnioki. Grzybiarz. I tutaj też jest w tych... z tej słomy jest dynia. Ślimaków nie ma tak dużo. Trochę wyzbieraliśmy. To prawda. Natomiast nie jest to jakiś wielki, jakaś wielka ilość. No. I tak to życie na tej wsi się toczy, powiem wam. Powiem wam powoli, powoli. I do przodu. Łąka nam z drugiej strony też zarasta. Dzisiaj taka pogoda, widzicie, taka o, świeciło słońce, teraz ruszył się wiatr. Ale nie ma co narzekać, do pracy, dobra. Dobra, nie gadam już więcej. Idę się brać za robotę. To teraz mi powiedzcie, bo znalazłam, wyciągnęłam kilka ziarenek tego łubinu. I powiedzcie mi tak, czy to trzeba wysuszyć? Czy to trzeba ładować w ziemię? Czy trzeba z tym jeszcze poczekać? Czy co z tym zrobić? Dajcie znać, bo ja chętnie się zajmę tymi nasionkami. Wchodzimy do foliaka, bo chcę wam pokazać, że mamy już trochę pomidorów. Co? O Jezu, zaraz się pieprzę. Co? Zobaczcie, tutaj na przykład jest jeden dzień dobry. Oczywiście nie wyostrza. Co przypomina o tym, że wymyśliliśmy challenge, a właściwie to Adrian wymyślił ten challenge. Zostawimy wam tu gdzieś odnośnik do tego filmu. Jeśli macie ochotę wziąć w nim udział, ci, którzy mają kanały na YouTubie, to zapraszamy do naszej grupy. Coś nam jednak wychodzi z tych upraw. Tutaj się wyrywają chwasty. I chciałam tu właśnie przyjść, bo tutaj są jeszcze papryczki. Zobaczcie, ostre papryki nam powychodziły. Zielone. Kilka wsadziliśmy, bo robiliśmy w weekend kiszone rzodkiewki i kiszoną cebulę. Więc kilka wsadziliśmy też do słoików. Właściwie nie kilka, tylko dwie. A tu widzę, że na krzaczku są cztery. Ja zaraz będę ogarniać tutaj jeszcze tą fasolkę. Tam z tyłu, z tyłu albo z przodu już ogarnęłam, porobiłam podpórki. A tą puścimy na płot i będzie bajecznie. Dzisiaj następuje podlewanie gnojówką z gnoju. Ha, ha. Podjął się tego zadania ten oto człowiek. Cierpisz? Czy nie czujesz, bo masz taki katar? Twoje bąki gorzej capią. Wypraszam to sobie. Twoje jeszcze gorzej. No nie mówię, że nie. Ale ma kolor piękny. To raczej trzeba przycedzać. Ale nie mamy dzisiaj czym. Tak, nie mamy czym niestety. Ty jeszcze mi kamerujesz? Jeszcze. Arbuzy zapomniałem. Nabijam ten czas. Żeby film był długi. Nie trzeba. I tak będzie. Nie, nikt tego nie ogląda.
Kasia będzie oglądać. I teraz się w kadr wbił, no. Ty. Co? Tak nie nagrywaj z łapy, bo i tak ci trzęsie. Nieprawda, stabilizuje dzisiaj. Tu nasz profesjonalny statyw dzisiejszy. A tu dupcia. O, tu nakryliśmy jeszcze arbuzy, bo żeby im było dobrze i żeby nic ich nie żarło. Te dwa tak słabiej rosną, lepiej rosną te w foliaczku. Cieplej im tam na pewno jest. I przyuważyliśmy dzisiaj, że sporo groszku nam powychodziło, ale nie wiemy, czy to jest ten ozdobny, czy ten zwykły. To się okaże. To było siane na pałę. Tak, jak zawsze. Wszystko u dzików jest siane na pałę, no. W sumie wszystko u dzików robione jest na pałę. Idziemy, będziesz robił teraz z drożdży? Pełno dyni do podlania. Dobrze, czyli jak wrócimy po krótkiej przerwie, jak będziemy robić tą gnojówkę z drożdży. Raczej jak Orbion będzie ją robił. O, a przy okazji jeszcze z czystej ciekawości, zobaczcie, co jest nie tak z tymi astrami? Czy je coś żre? Czy one po prostu są takie nieładne? Nie wiem. To jest pierwszy raz, jak ja te astry ogarniam. Lubię. I wydaje mi się, że coś jest z nimi nie halo. Jakaś choroba je chyba męczy, albo coś takiego. No nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. Czy one tak wyglądają normalnie? Czy są tak samo nienormalne jak my? Czekam na wiadomości. Idziemy, idziemy, bo będzie robiona drożdżówka, gnojówka z drożdż. Nie, nie drożdżówka. Ale w sumie to drożdżówkę bym se zjadła. Kupa. Chcesz coś powiedzieć do kamery? Pozdrawiam wszystkich Polaków. Czy jesteś papieżem? Nie, a ty? Gramy w zgadnij, kto to? Nie jestem, a ty? Ja też nie. I nawet nie chciałabym być. Nie rozmawiajmy o tym teraz. Ale w tym momencie możemy pozdrowić Martę. Kupiliśmy wczoraj w Żabce drożdże za złoty 20 zł. Za sztukę? Za sztukę, no. Kacha, patrz. Robisz tak. Nie? A potem tak, o. No, żeby całe łapy ci rosły. Najpierw przodem. Potem tyłem. Liczysz sobie po 10. Potem nosisz wiadra i masz... Kurwa. Wiecie, kto zwykle tą wodę pompuje? I wcale to nie jest on. Za... Tylko dziewczyno, ja. Tyle co ja tej wody już bym napompował. Ty w życiu tyle napompujesz. No, wiadomka. Ty się w domu więcej ręką naruszasz niż tu. Jak jeździsz myszką. O czym pomyślałaś? No oczywiście, że o pracy. Miał robić to gnojówkę z drożdży, a nie robi. No. Chyba trzeba mieć wodę najpierw. Nie? Z widłami zaro wyjdę. Widły są na rzutu. I co? Zrabisz się. Nikt o tym nie wie. Trzęsiesz aparatem. Nie trzęsę.
trzęsiesz, nie trzęsę, trzęsiesz. Trzęsiesz i potem ruda żyga. Nie, powiedz, że nie żygasz. Tu jeszcze jest ciepła woda. O tak, to będzie na kafolkę. Zrobię tą gnojówkę i idziesz podlewać te. O. Tak, taki był plan. Widzicie go? To najpiękniejszy człowiek świata. Zaraz zostaniesz tym wiadrem zimnej wody. Nie polałbyś mnie, bo mam aparat. Trafiłbym gdzie indziej. Nieprawda. Chcesz drożdże pojeść? Nie. Ale powąchać mogę, bo lubię. No ale te są przeterminowane. W ogóle nie pachną. Trochę tylko. Proszę, cyk. Złoty 20 w wiaderku. I w drugim wiaderku. Wózka biedronka. Uciekaj. Musisz teraz je wymieszać jeszcze porządnie. Żeby im szycę, a nie im się... Dobra, idę podlewać tą fasolkę. I tym optymistycznym akcentem, w sumie nie wiem jakim optymistycznym, ale chcemy się z wami pożegnać. Do zobaczenia. Tak, do widzenia. Będzie bardzo możliwe jeszcze jeden film w tym tygodniu, bo przyjadę tutaj pokosić i na drugą rundę walki z kompostem. Tak. Naura. Pa. Bajo jajo.